Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie z gminy Leśna Podlaska z informacją o najnowszych inwestycjach, które wchodzą w etap realizacji. Podzielimy je na inwestycje oświatowe, drogowe, mieszkaniowe i wodno-kanalizacyjne. Trzy ważne oświatowe inwestycje, które już są rozpoczęte. Pierwsza inwestycja dotyczy budowy wielofunkcyjnego, bezpiecznego boiska przy zespole placówek oświatowych, tartanowego, kolorowego, ogrodzonego i monitorowanego, tak aby dzieci, młodzież, ale wszyscy dorośli mogli bezpiecznie uczestniczyć rekreacyjnie i sportowo z tego boiska. Drugi projekt, bardzo ważny, edukacyjny, ze środków EFS-u Plus, to projekt podniesienia wartości edukacyjnej młodzieży i dzieci w szkole podstawowej, który w tej chwili już jest realizowany. I trzeci z tego typu projektów, bardzo ważny dla naszej społeczności, to jest budowa przedszkola samorządowego ze żłobkiem, które rozpocznie się już w tym roku. Żłobek dla 48 maluchów, przedszkole dla 150 dzieci, czyli 6 oddziałów przedszkolnych. Okres realizacji do końca 2025 roku. Kolejnym etapem realizacji projektów drogowych infrastrukturalnych, które teraz rozpoczynamy, to jest budowa i remont dróg gminnych i powiatowych. Środki są zabezpieczone, kontrakty są rozpoczęte. Droga w stronę Nosowa, droga od Terebeli do ronda Witulin, droga w Worgule do Droblina i szereg dróg małych gminnych. W tym roku te inwestycje zostaną rozpoczęte. Jeśli chodzi o projekty mieszkaniowe, mamy na to dwa pomysły. Jesteśmy na etapie realizacji pozwolenia na budowę mieszkań komunalnych i socjalnych w Starej Bordziłówce oraz jesteśmy wspólnikiem spółki SIM Południowe Podlasie i w Leśnej Podlaskiej. Chcemy budować budynki pod wynajem. Do inwestycji drogowych należy dodać budowę parkingu. Zabezpieczyliśmy już środki w wysokości 1 500 000 zł, które zdobyliśmy w ramach Polskiego Ładu i przed organistówką naprzeciwko ośrodka zdrowia planujemy już duży 100-miejscowy parking dla samochodów osobowych. Z tym projektem łączy się też projekt wodociągowo-kanalizacyjny, który realizujemy dla przyszłej budowy stadionu sportowego. Ten stadion chcielibyśmy ulokować naprzeciwko cmentarza. Wiemy jednak, że jest to teren archeologiczny, gdzie musimy wcześniej wykonać badania. Kolejnym projektem infrastrukturalnym, który chcielibyśmy zrealizować, a który jest dla nas naprawdę dużym wyzwaniem, jest przebudowa ulicy Bialskiej łącznie z ulicą Łosicką i rondem na skrzyżowaniu ulic Bialskiej, Łosickiej i drogi w stronę Nosowa. To projekt, który będzie obejmował poszerzenie, odwodnienie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze dla całej miejscowości, wjazdy na posesję i zjazdy na ulice osiedlowe. Projekt, który rozpoczynamy i który jest naszym naprawdę marzeniem i zamierzeniem do realizacji, który odmieni wizerunek Leśnej Podlaskiej, ale też będzie bardzo komfortowy dla mieszkańców.